Kure szerekere, serekele, bere, shiri, koro, ja się modlę o to miejsce. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus, na tym miejscu. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus. Twojego imienia, na Twoje imię, wszystko na niebie i na ziemi zgina swoje kolano. Ja się modlę o to miejsce. Ja się modlę o tych ludzi. Ja modlę się o synów pokoju. Modlę się o otwarte miejsca, otwarte serce na Ewangelię. Ja modlę się, ażeby ta Ewangelia docierała głęboko do serc ludzi. Niech ona dociera głęboko do serc ludzi. Niech na tym miejscu niebo łączy się z ziemią. Ja mówię, że na tym miejscu niebo łączy się z ziemią. Ja mówię otwarte serca. Otwarte serca, otwarte serca na przyjmowanie Ewangelii, otwarte serca na Boży głos. Wzywam Twojego imienia, Jezus, na tym miejscu. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus. Niech ludzie przyjmują prawdę, niech przyjmują Ewangelię. Duchu Święty, przekonuj ludzi o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, o tym, że tam na Golgocie umarłeś za nich, że wziąłeś ich grzech, na siebie. Niech to dociera głęboko do serc. Niech płynie życie z tego miejsca. Niech płynie życie. Niech płynie życie do ludzkiego życia. Niech będą przekonywani. Niech nie mogą spać po tym, co usłyszą. Niech im się śni przez moc imienia Jezus. Niech mają pragnienie, żeby Cię znaleźć. Ja się modlę o tych ludzi. Modlę się o synów pokoju. Modlę się o ich otwarte serca. Niech oni Ciebie szukają, niech się z Tobą spotkają, niech te świadectwo, które będzie tutaj składane, dociera głęboko, niech ono przemienia ludzkie życie, niech rośnie pragnienie. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus, a ja uderzam teraz w każdą religię, która stoi tutaj na przeszkodzie, ku przejmowaniu prawdy, ku otwarciu na moc, która płynie z Twojego krzyża. Ja dziękuję Ci za znaki i cuda na tym miejscu, za uzdrowienia, za uwolnienia. Niech rośnie w nich pragnienie w imieniu Jezusa. Niech się nawracają, niech znajdują Ciebie, niech szukają prawdy, bo Ty jesteś, Jezus, drogą, prawdą i życiem, tak jak mówi Twoje Słowo. Ja się modlę o otwarte serca. O otwarte serca na Ewangelię. Ja się modlę. Niech płynie życie do nich z tego miejsca. Przybliżyło się do Was Królestwo. Ja się modlę, żebyście rozpoznali to. Tak jak kiedyś przybliżyło się do mnie. Nazywam się Julita Korgol. To, o czym do Was mówię, to jest żywa Ewangelia. To, co słyszeliście, to nie jest żadna religijna modlitwa. To jest prawdziwa modlitwa. Tak spotyka się niebo z ziemią. Taki jest Bóg. Tak się modlimy. Nie tak, jak nas nauczyli, że nic nie możemy. Kiedyś tak jak Wy, tak jak większość ludzi w tym kraju, szłam i tylko znałam imię Jezus, nie wiedząc, co ono tak naprawdę znaczy, nie wiedząc, co mogę, nie wiedząc, kim jest Bóg. Tak byłam wychowana i tak byłam nauczona, ograniczając Boga do świąt, albo jak trwoga, to do Boga. A to nie jest prawda. Kochani, powiem Wam troszkę o moim życiu. Skończyłam studia prawnicze, później skończyłam studia podyplomowe. Zaczęłam pracować, zarabiać duże pieniążki. Wydawało mi się, że dzięki temu będę szczęśliwą osobą, że dzięki temu zdobędę to wszystko, co oferuje świat. Wyszłam za mąż, to jest mój mąż. Był partnerem w olbrzymiej kancelarii prawniczej. Zarabiał kupę pieniędzy, dobrze nam się żyło. Wybudowaliśmy piękny dom, zagraniczne podróże, nowe samochody. Można było sobie ulżyć, idąc na imprezę albo na zakupy. Dwoje dzieci, a jednak wewnątrz mnie, gdy zostawałam sama, gdy siadałam sama w swoim pięknym domu, poczułam pustkę i zastanawiałam się, dlaczego tak jest, że mogę kupić wszystko, ale to nie daje mi spełnienia. Wiedziałam, że jest coś, czego ja nie mam, coś, czego szukam. I dopóki tego nie znajdę, to będę wewnątrz mnie coś takiego czuła. I Wy też możecie tak mieć. Możecie się realizować zawodowo. Możecie mieć swoje pasje. Możecie zwiedzać świat. Myśleć, że dzięki wykształceniu osiągniecie wszystko to, o czym marzycie. Może nowy związek. Może w piąteczek ulżycie na imprezie, ale wewnątrz Was, gdy zostajecie sami, wiecie taką samą prawdę,
osoby, jaką znałam ja, że jest pustka. Może chorujecie na jakąś chorobę, może powiedzieli wam, że jest nieuleczalna, może to rak, może depresja. Bóg jest większy niż to. Ja zostałam uzdrowiona z nowotworu piersi i z choroby tarczycy. Bo na krzyżu Golgoty wykonało się moje uzdrowienie. I na krzyżu Golgoty wykonało się także dla was. Jezus wziął to na siebie. Kochani, tak jak wy teraz, ja usłyszałam Ewangelię, to co do was mówię. To jest Ewangelia, dobra nowina, taka sama, jaką Jezus głosił na ulicy, gdy on chodził. Taka sama. To nie jest nic innego. To jest to samo. Teraz Bóg przychodzi przez ludzi, którzy chodzą z Nim. On powiedział, że w taki sposób będzie do was teraz głoszona Ewangelia. To jest powiedziane w Bożym Słowie. Teraz do was przybliża się Królestwo. Teraz możecie odpowiedzieć to, co porusza się teraz w waszym sercu. Gdy otwiera się wasze serce teraz na to, co słyszycie. Na ten głos odpowiedzcie. Ja odpowiedziałam, gdy ja usłyszałam, tak jak wy teraz, Ewangelię. Porozmawiamy troszeczkę później, ok? Kochani, gdy ja usłyszałam Ewangelię, tak jak wy teraz, ona dotknęła mojego serca. Dotknęła mojego serca. Wiedziałam, że ja nie znam tak naprawdę Boga, że On nie istnieje w moim życiu. W moim życiu, w miejscu Boga stałam ja i moje potrzeby, i moje ego. Chciałam, żeby mi było dobrze, ale im bardziej dążyłam do tego, żeby mi było dobrze, tym większą pustkę czułam. Ani człowiek, ani dobra tego świata nie zaspokajały tej pustki. I usłyszałam, tak jak wy teraz, Ewangelię. I musiałam stanąć i uczciwie przyznać, że nie znam Jezusa. Na pytanie, kim dla ciebie jest Jezus, musiałam odpowiedzieć, jest dla mnie nikim. Choć ludzie mówią, że jest Bogiem, to ja Go nie znam i nie znam o Nim prawdy. Ale moje serce się poruszyło, gdy to usłyszałam. I powiedziałam, ja Cię nie znam, ale ja Cię poznam, bo ja mam wszystko, co daje ten świat, ale tak naprawdę Ciebie potrzebuję, bo wewnątrz mnie jest pustka i wewnątrz siebie wiem, że nie jestem tak naprawdę szczęśliwa i nie jestem spełniona i nikt tego nie może doświadczyć, nie znając Boga. Odpowiedziałam na to, zaprosiłam Jezusa do mojego życia. Powiedziałam Mu, potrzebuję Cię, pociągnij mnie do Ciebie, pociągnij mnie do siebie, bo ja Ciebie nie znam. I choć z pozoru moje życie wydawało się poukładane i szczęśliwe, to ja wiedziałam, że ja wewnątrz mnie potrzebuję Boga, potrzebuję Jezusa i prawdy o Nim. Tak jak wam powiedziałam, króciutko po tym, jak oddałam moje życie Jezusowi, jak uwierzyłam w swoim sercu, że jest Bogiem, że jest Panem i że umarł za moje grzechy na krzyżu i że Bóg zbudził Go z martwych, zostałam uzdrowiona z nowotworu piersi. Niedługo po tym przyjęłam uzdrowienie z choroby tarczycy. Kochani, to jest wszystko dla was, przybliżyło się Królestwo. Tak jak wtedy przede mną zostało położone błogosławieństwo i przekleństwo. I Bóg powiedział, wybierz. Tak teraz leży to przed wami. Przed wami leży błogosławieństwo, które płynie z krzyża, żywa Ewangelia i przekleństwo. W duchu, w duchowej rzeczywistości nie ma próżni. Możecie wybrać życie, a możecie wybrać śmierć. Ja też stanęłam przed takim wyborem. Wybrałam życie, aby żyć. Mam manifestację swojego wyboru. Wybrałam Jezusa. Zostałam uzdrowiona. Moje życie zostało podniesione, bo poszłam za prawdą, którą głosił Jezus, bo wybrałam Jego. I choć kiedyś, gdy słyszałam to imię, to wywoływało to we mnie szyderczy uśmiech. I mówiłam, co? Może dla tych w rynsztoku, a może dla tych, co sobie nie radzą w życiu, ale ja jestem prawnikiem z wykształcenia. Ja wiem, jak zbudowany jest ten świat. Ale później, gdy już wydawało mi się, że wszystko mam i wewnątrz mnie mam pustkę i usłyszałam znowu to imię, to wiedziałam, że Go nie znam i że Go tak naprawdę potrzebuję i całe życie szukam. Kochani, wy macie taki sam wybór, jak ja miałam.
taki sam wybór, to jest taki sam moment w waszym życiu teraz. Musicie dokonać wyboru. Nikt za was nie podejmie decyzji. Nikt za was tej decyzji nie podejmie. Bóg nie przyjdzie i nie zrobi czegoś takiego, żeby was zmusić czy skłonić do siebie. Nie, to jest dżentelmen. Nie wchodzi z butami w ludzkie życie. My dokonujemy wyboru. Czy wybieramy życie, czy wybieramy śmierć, przekleństwo, czy błogosławieństwo. On powiedział, że stoję u drzwi i kołaczę. Kto otworzy, tam wejdę. A teraz do was przybliża się. Przybliża się królestwo. Stoicie także przed wyborem. Kogo wybieracie? Kim dla was jest Jezus? Czy go tak naprawdę znacie, czy nie? Czy ograniczyliście go tylko do jakichś religijnych zachowań parę razy w roku? To nie jest Bóg. Bóg jest prawdą. To nie jest Bóg. Przez takie uczynki ty idziesz do nieba. On powiedział, że nie z uczynków, ale z łaski jesteśmy zbawieni. Boże, to dla nas dar, żeby nikt się nie trudził. Ewangelia jest taka sama, dla bogatych i biednych, dla ćpunów i dla tych, co się dobrze prowadzą, dla cudzołożników i dla tych, co żyją, wydaje im się, w świętym małżeństwie. Ale prawda Boża to konfrontuje. Czy tak naprawdę poznałeś Jezusa? Czy go spotkałeś? Czy zaprosiłeś do swojego życia? Na to musicie sobie odpowiedzieć. Ja też stałam przed taką decyzją i odpowiedziałam: chcę Cię, Jezus. Wierzę w Ciebie. Potrzebuję Ciebie. Pociągnij mnie do Ciebie. Potrzebuję Ciebie w moim życiu, bo bez Ciebie moje życie jest puste. Każdy z was musi odpowiedzieć na to pytanie i podjąć mądrą decyzję. Wybrać życie albo wybrać przekleństwo. Decyzja jest po waszej stronie.